Hej ekipa, witam was Staniu, witam was ponownie Fapiko. Patrząc po tym, jak oglądaliście poprzedni materiał z tego tytułu, stwierdzam, że chyba wam przypadło do gustu nasze hodowanie pszczółek i mam nadzieję, że dzisiejszy materiał będzie jeszcze ciekawszy, bo dzisiaj będzie dosłownie esencja krzyżowania pszczółek. Będziemy ciągle wynajdywać, mam nadzieję, że będziemy ciągle wynajdywać coraz to nowsze gatunki. I odpalmy naszego save'a. Jak widzicie, troszkę poprzebudowywałem, troszkę dobudowałem. Tutaj u góry mamy sekcję tworzenia miodu i miodopochodnych produkcji. Tutaj na dole będziemy wynajdować nowe gatunki. Pewnie ten wygląd jeszcze będzie w międzyczasie zmieniać. Przez tą przebudowę musiałem zniszczyć kilka też tych dużych kamieni, a z takich dużych kamieni wyszedł nam nowy gatunek. Słuchajcie, Rocky Bee, czyli mamy pierwsze kamienne pszczółki. Tutaj mamy nowe rzeczy, Verge Bee. Tutaj mamy Vibrant Bee, więc jak widzicie, troszkę nam się nowych rzeczy pojawiło. Ale przeglądałem sobie rzeczy i poczekałem na was, bo mamy tutaj nowy gatunek. Nowy gatunek, mam nadzieję, że co to będzie za pszczółka, zaraz się dowiemy. Nowy, odkryty. Zobaczmy, co to jest za gatunek Apis Fro. To jest Apis Fro Vibrant? Przepraszam, co to będzie za gatunek, bo w sumie nadal nie wiem. Verdant Bee odkryliśmy, więc to jest chyba druga pszczółka możliwa. Nie, to jest Vibrant. Vibrant? Tu, a tu jest Verge. Czyli faktycznie nowy gatunek, całkiem nowa pszczółka, która faktycznie daje nam ciekawe kombo. Zresztą możemy sobie podejrzeć tutaj w książeczce, co dają połączenia poszczególnych. Na przykład połączyliśmy Forest i Common, dało nam Verdant. Daliśmy Verge i Common dał Vibrant, więc jeszcze chcielibyśmy Common z może Forest, tutaj mam Verge, więc właśnie Rocky. Kolejną pszczółką, którą bym chciał połączyć, byłaby właśnie Common Bee i Rocky Bee. Mam nadzieję, że z tego fajne coś wyjdzie. Z tą pszczółkę Forest Common tutaj zostało, więc zostawiamy sobie. I co nam to daje? Common Rocky Queen. No to od razu zbadajmy ją w laboratorium, co nam z tego wyniknie. Tutaj będzie albo common rocky, czyli chyba nic nowego nie wynajdziemy. No dobra, tak na razie niech sobie tam produkuje, niech sobie coś tam przetwarza. Możemy jeszcze ewentualnie właśnie zobaczyć w książeczce, co byśmy chcieli odkryć kolejnego. Mamy forest bee, common, to mamy verge i forest. I mamy forest, z forest byśmy mogli jeszcze z czymś połączyć. To zajrzyjmy w takim razie do naszych magazynów, mamy forest. Sprawdzam też po parametrach takich mniej więcej, co byłoby najlepsze, czyli te wysokiego wskaźnika, czyli produktywność, żeby była najlepiej dla nas, żeby ta czwóreczka wbiła. Więc tutaj weźmiemy naszą forest i do tego dołączmy, tu mamy forest, a tutaj mamy verge. Czy forest i verge mam połączone? Forest, verge mamy i forest ewentualnie byśmy musieli połączyć czymś jeszcze. Tutaj w sumie mamy królową, więc mógłbym tą królową, kurczę, do okej mi się naklikało. Moglibyśmy tą królową, żeby faktycznie nam zaczęła rodzić nowe pszczółki, więc proszę tą królową zabieramy, niech nam tworzy nowy gatunek. Forest z Vibrant połączymy, nie wiem co z tego wyniknie. Zobaczymy jakieś dodatkowo jakieś błogosławione tutaj mam, to jeszcze jest tym lepiej. Mamy Forest Vibrant Queen, co powinno nam dać... nie, to przepraszam, to nie tutaj, bo to jest główne stanowisko, ja muszę pozamykać tych okien, super, naprawdę są te fajne okna, natomiast no trzeba się troszkę naklikać, żeby wiedzieć co tutaj mamy i chyba nic nowego tutaj nie odkryjemy. Dobra, na razie krzyżówki się bawimy, na razie tutaj to co wyjdzie z tego zobaczymy, pozabieram sobie to, natomiast te nadmiary tutaj, które nam powychodziły, powrzucamy sobie w międzyczasie do naszych tutaj stałych. I tu jeszcze mamy jedno miejsce, mamy Vibrant Bee i dajmy, niech będzie Common, w ogóle co jest, Common Vibrant Bee, to już w ogóle będzie kombo ciekawe. Tą zabierzemy i co nam wyszło? Vibrant Queen, no dobrze, w takim razie rzućmy nadmiary, co my tu mamy? Vibrant, to możemy tutaj chyba wrzucić do naszych magazynów. Tutaj mamy i tu, to jest Vibrant? Vibrant Bee. Ale zwróćcie uwagę, że chyba... Nie, mogę wybrać normalnie. A tutaj mamy Verge. To jest Verge? Chyba to jest Verge. Verge Bee, więc to jak najbardziej mogę poprzerzucać. I powiem wam szczerze, że całkiem przyjemne jest to krzyżowanie. To muszę zabrać stąd. Całkiem przyjemne jest to krzyżowanie naszych pszczółek, bardzo pozyskiwanie nowych gatunków. I powiem wam, że łaziłem, szukałem, żeby właśnie też uzyskać jak najlepsze te parametry. Bo im wyższy wskaźnik, maksymalnie to jest 7, minimalnie to jest 1, czyli 1 mamy bardzo krótkie prace, na przykład
mamy. Pierwszy to jest zielony, to jest czas życia. Pomarańczowy czy tam żółty jest produktywność, czyli im więcej produktów ubocznych typu miód właśnie, płaty miodu i tym podobne. Trzecie to jest dzieci, czyli im więcej dzieci uzyskujemy z danej królowej. I ostatni to jest szanse na mutacje. Więc im wyżej, tym dłużej trwa, im więcej tego jest, im niżej, tym mniejsze szanse na to wszystko. Dobra, w takim razie my tutaj wszystko porobiliśmy, pokrzyżowaliśmy, natomiast zabiorę was jeszcze w jedno miejsce. A chciałem was zabrać tutaj w okolicach tego świętego miejsca, bo tutaj odkryłem, że są jakieś pszczółki, których nie znam. Pora je odkryć. Co my tutaj dostajemy? I uwaga, faktycznie nowe odkrycie. Zobaczmy, kim ty jesteś. Uncommon, Vibrant, Rocky, kurczę. No i właśnie to jest to, że czasami nie wiem czym, kim to jest to stworzenie Apis Ramon. Tylko nic mi to tak naprawdę nie mówi. Dopiero jak odstawiam, tutaj mamy Uncommon Beam. Uncommon, dobra, ja sobie to zabieram. Jakie by one nie były. Choć w sumie mogę dwie wrzucić ewentualnie, żeby sobie potomstwo to już się generowało. I jeszcze po drodze, w drodze powrotnej podejdźmy do jednego ważnego miejsca, mianowicie tutaj do tego sklepiku, bo tutaj mamy takie coś jak mikroskop. Tylko pytanie, czy ja ten mikroskop mogę sobie pożyczyć? Było całkiem spoko. Zobaczmy w ogóle Uncommon Bee. To jest jakaś UU. Jak widzicie, wskaźniki tutaj mamy opisane. Mamy opisane jakieś zachowanie. No i kim jest ta pszczółka? Nie znam, nie znam. Na pewno będę chciał tutaj zobaczyć. Natomiast tutaj jeszcze mamy, to jest profesor Uncommon, czy ewentualnie Misty. Możemy ewentualnie Virgin Forest Bean can be crossbreeding the new species. I właśnie mamy informację, czyli połączenie Verge i Forest możemy wykonać, żeby uzyskać nowy gatunek, ale tylko w czasie deszczu. Więc spoko, dobra dodatkowa informacja. Kolejna rzecz, jaką mamy, Dream, jakiś Dream. Tutaj mamy informację, że prawdopodobnie możemy ten senną pszczołę uzyskać w momencie, kiedy my będziemy spać. Jest ciekawa informacja, więc jak widzicie, do testowania kilka nowych rzeczy mamy. Mamy jeszcze coś, murki. Możemy ją uzyskać tylko na bagnach, ale do tego będziemy potrzebować łódki. Dobra, to trzeba będzie także sprawdzić. Mugli. Mugli bees, more like muddy bees. Czyli faktycznie prawdopodobnie też na bagnach. Jeszcze jakąś pszczółkę mamy. Glowing. Nie znajdziesz glowing. Jest za zimno, czyli w ciepłych miejscach będą ewentualnie. Tu już mamy też dokładkową informację. Regal. Verdant Vibrant Queen. Regal Offspring Golden Row Flowers. A czy musimy mieć ewentualnie Golden Row Flowers? Będzie trzeba też sprawdzić, jakie mamy dostępne kwiatki. I musimy wiedzieć, że Verdant Vibrant. Połączenie musimy pozyskać. I mamy Worker. Misty and Vibrant możemy skrzyżować, ale jeżeli w pobliżu jest Honey Birland, więc jak widzicie, musimy inwestować także w kwiatki, bez tego nie będziemy. No i znowu kolejna informacja, Sturbon Bees, Downski Queen Plus Offspring During Down, czyli widzicie, też w odpowiedniej porze musimy mieć odpowiednią pszczółkę. Kurczę, ile wymagań, ile rzeczy, Domesticated jeszcze jakaś, Verdant Rosy. Więc jak widzicie, dużo Hermit, Twilight, Frosty, Fiery, Jurassico, Crickstar, Ancient, Bohemica i jak widzicie, nie ma końca ta lista. No przyznaję naprawdę, okej, już jesteśmy we właściwym miejscu, no i faktycznie możemy sporo zrobić, możemy sporo poskać, a ja pożyczę sobie ten mikroskop. Mam mikroskop, kurczę, mi się podoba, ja sobie go wezmę, pożyczę. Tak, zdobyliśmy. Moglibyśmy prawdopodobnie go zdobyć w jakimś tam zadaniu. Dziękuję. Mamy mikroskop, możemy skraftować. To w takim razie ten mikroskop wam zostawiam. Już, sorry, pożyczyłem na chwilkę, żeby sobie zaliczyć. I teraz możemy w takim razie wrócić do naszych zadań i dalej bawić się w krzyżowanie. Zrobiłem sobie połączenie, tak jak sugerowali. Vibrant z Verdant Queen. Faktycznie jest jakaś nowa pszczoła do odkrycia. W takim razie wrzućmy ją do pasieki. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że coś naprawdę fajnego.
Póki co ja przerabiam tutaj ten, oczyszczam wosk, pozyskuję miód. Mam nadzieję, że tutaj troszkę tych zasobów wpadnie, bo trzeba też ruszyć z innymi pobocznymi zadaniami. Przede wszystkim produkcja, może troszkę więcej zasobów finansowych pomoże nam dalej odpowiednio krzyżować i więcej pozyskiwać z tych naszych pszczółek. Więc na pewno zabawy tutaj, ilości zadań nam nie brakuje. Jest naprawdę, słuchajcie, tego sporo. Trzeba wszystko wyczyścić, wyciągnąć ten miód, więc jak widzicie, tutaj nasze maszyny odpowiednio napędzamy, uruchamiamy, że ta prędkość faktycznie była na bardzo wysokich obrotach. Tutaj w międzyczasie sobie dalej pracujemy tutaj, wyciągamy ten wosk, oczyszczamy te nasze ramki, żeby faktycznie cały czas tutaj coś było. Widzicie, że całkowicie nowe nasionka nam wskakują, to jest akurat dobra informacja. Oczywiście nie ma miejsca, już wyciągam, już nie ma miejsca, już się miejsce znajdzie. Mogę wrzucić kolejne ramki, żeby wyciągnąć miód. Ten miód cały czas się generuje, my dostajemy nowe nasionka, jak widzicie, jakieś Delight, ale Delight to chyba mamy. House Rose, to właśnie jakieś róże, o których było sugerowane, że powinniśmy to mieć. No i bardzo dobrze, faktycznie trzeba tutaj cały czas działać, cały czas tutaj odkrywać. Jest naprawdę tutaj co robić i bardzo fajnie, ta gra naprawdę szybko się nam chyba nie znudzi. Przyznaję, z tego połączenia nic nie wyszło, ja nie rozumiem, przecież połączyłem Vibrant Bee z Verdant Bee. Teraz pytanie, co to była za pszczoła? Bodajże chyba Rocky chciałem, więc Florero Anclarus, to jest Florero Anclarus, zgadza się? Tak, zgadza się. No to czego tutaj brakuje? A, już widzę. Słuchajcie, potrzebuję kwiatka. Golden Lute Flower. Dobra, pytanie, czy ja mam takie kwiatki w zanadrzu? Zobaczmy do nasionek, które pozyskałem. Honey Brian, Honey Rose, Golden Lute. To są to? Chyba to. To są chyba Beekeeper, Beesnix. To są te kwiatki. Dobra, w takim razie ja je biorę. Rozsiewam. Nie wiem, czy to będzie tutaj. Chyba tych żółtych będę musiał się trochę pozbyć. Faktycznie tutaj posadzę takie trzy kwiatuszki. Nie wiem, czy to wystarczy. Miejmy nadzieję, że tak. No i teraz chwilę prawdy. Jeżeli teraz, jeszcze raz. Muszę połączyć Verdant Bee i Vibrant Bee. Pytanie, czy mamy Vibrant Bee? Mamy. Weźmiemy sobie taką, na przykład z tą, żeby dłuższe życie było. Więc zabieramy do naszego ekwipunku. I jeszcze mamy Vibrant, Verge Bee, Rocky Bee. Tutaj mamy Common. O nie, nie mamy Vibrant. Nie mamy Vibrant. Mamy, nie mam Verdant. Pytanie, co ja łączyłem, żeby pozyskać? Jeżeli Vibrant Bee, mamy Common Bee and Verge. Nie, przepraszam. Chcemy pozyskać. Jaką my tu mamy? Tutaj mamy Vibrant. Tu jest Vibrant. A tutaj Vibrant to jest to. A Verdant Bee powstaje. Verdant, to jest Vibrant, Verdant, Forest, to będzie to Verdant Bee, połączenie Common Bee i Forest. Dobra, czyli ja najpierw muszę połączyć Common, Forest Common, Forest Bee, Forest Common. To wiecie co, ja sobie może... Dobra, weźmiemy sobie jedną Foresta. Jeszcze musimy jedną Common. I dopiero teraz będę mógł dopiero zgarnąć nową. Czyli najpierw muszę wyhodować tą podstawową, żeby mieć tą ulepszoną wersję. No, troszkę zabawy z tym będzie, ale miejmy nadzieję, że nam to ładnie wskoczy. Tutaj wskoczy nam królowa. Mamy Common Forest Queen. Miejmy nadzieję, że tego wskoczy. Zresztą, możemy zobaczyć w naszych prediktatorze, czy jak zwał, tak zwał, szansę. Verdant, Verdant. Prawdopodobnie właśnie o to chodzi, więc w Common Forest rzucamy z powrotem. I już wiem, że będę musiał też wyhodować więcej tych pszczółek, wrzucić do takiego domku jak tutaj. No bo jedna pszczółka, którą właśnie straciłem, właśnie poszła i teraz muszę czekać troszkę dłużej. No, w każdym razie, zabawa w krzyżowanie, zabawa w rozwój i zdecydowanie te kwiatki też muszę faktycznie mieć szybciej wyhodowane. Bo gdybym miał od razu, to byłaby szansa, a niestety przegapiłem. Pora się przekonać, czy moje eksperymenty zadziałają. Po pierwsze, wykonuję połączenie Uncommon Forest Queen, czyli Uncommon, czyli tą pszczołę, którą znalazłem gdzieś tam ukrytą, i Forest,
i trzeba było to, żeby ta pszczoła zakończyła cykl w momencie, kiedy albo jest down, albo dust, czyli jest zmierzch, albo wschód, albo zachód słońca. I faktycznie mamy odkrytą nową pszczółkę. I co to będzie? Zobaczmy, jestem ogromnie ciekaw. Dostanę Drowsy Bee. Słuchajcie, dostaliśmy Drowsy Bee, czyli mamy pszczółkę, którą, jeżeli dobrze opisujemy, która faktycznie będzie wykrywana, czyli w momencie, kiedy będzie ten wschód, zachód, bardzo się cieszę. Dodatkowo zrobimy eksperyment drugi i faktycznie jest Undiscover Bee, czyli połączyłem naszą Uncommon Bee, czyli znowu unikatową, z naszą Common Bee, ale w momencie, kiedy pszczoła zakończyła cykl, ja musiałem siedzieć na ławeczce, a dokładnie musiałem spać. Więc zobaczmy, czy mi się udało. Mamy! It's came to me and dream! Przyszła pszczoła we śnie i mamy piękną fioletową albo różową Dream Bee, czyli wymarzona. Kurczę, jak ja się cieszę z takich połączeń, no to jest mega super fajnie. Nadal walczę natomiast z połączeniem tutaj, niestety nadal mi się nie chce połączyć Verdant z Vibrant. Verdant Vibrant Queen się ładna zrobiła, ale nie wiem, czy to jest kwestia tego, że kwiatki były inne także dostępne. Teraz zrobiłem całkowicie ją, odizolowałem tutaj w naszej pasiece i dałem tylko i wyłącznie te podstawowe kwiatki, te Golden Rod. Jeżeli to nie zadziała, to przyznaję, nie mam pomysłu, co jeszcze. Dobra, ale w takim razie, skoro te eksperymenty faktycznie fajnie działają, zobaczmy, czy możemy na przykład zrobić jeszcze inną pszczółkę. Sądzę, że przede wszystkim musimy troszkę rozszerzyć zakres, bo mamy w sumie jedną pszczółkę. Połączę sobie jeszcze pszczółkę naszą Common Dream Queen. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Czy będzie jakieś unikatowe? No nie. Albo będzie Common, albo Common Dream, albo czysta Dream. Zobaczymy. Mam nadzieję, że naprawdę jakieś pszczółki tu fajne tam wejdą. Natomiast no, przyznaję, Uncommon Bee, połączenie z Common, bardzo fajnie mi to siadło. Jak widzicie, także uporządkowałem sobie trochę te pszczółki. Tutaj mamy Rocky, Common, Forest, Verge i Uncommon, czyli te wszystkie, które możemy znaleźć na naszej wyspie od tak, bez żadnego krzyżowania. Prawdopodobnie dołączą tutaj jeszcze Magi, Modi, czyli te wszystkie z Bugi i tym podobne. Tu już mamy po skrzyżowaniu, czyli Vervant Bee, mamy Vibrant i mamy jeszcze czekające na kolejny gatunek. I właśnie tym gatunkiem będą nasze senne i te drugie. Mam nadzieję, że coś z tego fajnego wejdzie. Uncommon oczywiście już przekładamy tutaj do naszej skrzyneczki, bo chwilowo jest to niepotrzebne. Cały czas natomiast czekam, aż tutaj mi się pojawi ta wyjątkowa, jedyna. Zobaczymy, czy uda mi się zrealizować ten plan. Proszę, proszę, zaczął padać deszcz. To jest bardzo dobra informacja. Wprawdzie nie dla naszych pszczółek, ale dla nas, bo właśnie deszcz jest potrzebny do tego, żeby stworzyć nowy gatunek. Nowy gatunek pszczoły, tak zwanej Misty. Więc zróbmy Verge połączenie z Forest. Powinno dać nam nowy, całkowicie nowy gatunek. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić to, zanim tak naprawdę przestanie padać. Mówili o pady na cały dzień. Zobaczymy. Póki co mamy połączenie Verge Forest Queen. Mam nadzieję, że z tego coś fajnego wyjdzie, że wyjdzie nam gatunek, który będzie bardzo lubił deszcz, a przynajmniej będzie tym mglistym gatunkiem, na którym nam tak bardzo zależy. Wprawdzie niestety psuje to nam plan w stosunku do tego, bo tutaj pszczółki przestały pracować, przez co no niestety w tym momencie nie możemy pozyskać nowego, ale jeżeli się deszcz skończy, kto wie, czy nie wyjdzie nam właśnie także tutaj nowy gatunek. Dodatkowo jeszcze, jak widzicie, apiary, czyli nasze pasiekę postawiłem w tym miejscu. Dlaczego? Jest taki gatunek o nazwie, zaraz wam powiem, Domesticated Bee, który łączy właśnie, którym warunkiem jest hodowla go w domu, w zaciszu domu, czyli musi mieć domek i do tego potrzebujemy Florero i Somnilus. Somnilus to są oczywiście te nowe, Somnilus i Foresto. Chodzi prawdopodobnie o pytanie, czy nie, Florero to jest Verdant. Ale do tego potrzeba nam najpierw troszkę więcej Drowsy, a tych miałem dosłownie sztuk jeden, więc póki co czekamy na koniec deszczu,
ale najpierw poczekajmy na nowy gatunek Misty. Niestety nie udało się, ani deszcz nam nie pomógł na stworzenie nowego gatunku, ani te kwiatki goldenrody nie pomagają. Nie wiem, co robię źle, że tutaj nowe gatunki nie dostałem. No cóż, w każdym razie, jeżeli chodzi o to krzyżowanie, pewnie niektórzy się ciekawią, no dobra, krzyżujemy, ale po co dalej, po co w ogóle to robimy? A noż po to właśnie, żeby stworzyć, przede wszystkim, najpierw stwórzmy sobie rehabilitator, do czego to służy, już wam wszystko tłumaczę. To jest taka bardzo fajna maszynka do tego, abyśmy mogli wypuszczać pszczółki na wolność. Pewnie powiecie, tak, szaleństwo, najpierw tworzymy takie wielkie tutaj gatunki, a później wypuszczamy je na wolność, tak? No to jaki jest sens w tego wszystkiego? Słuchajcie, prosty jest sens. Jeżeli będziemy wypuszczać pszczółki na wolność, to nasz wskaźnik zadowolenia, znaczy nasz wskaźnik tego, że faktycznie gatunek został zachowany, wzrasta. Tutaj uwalniając te pszczółki w rehabilitatorze będziemy zdobywać punkty, dzięki temu napiszą o nas artykuł, że dzięki właśnie nam udało się zachować kolejny gatunek pszczół, a wiadomo, że bez pszczół na naszej planecie życie by umarło. Dlatego dbamy o to właśnie, żeby jak najwięcej różnorodnych gatunków, jak najbardziej odpornych na różne warunki pogodowe były. I nagroda, magazyn rak dostaliśmy, więc możemy w takim razie też postawić sobie, a nie, dostaliśmy, no to postawmy sobie w takim razie tutaj i możemy sobie zobaczyć, czy faktycznie coś jest o nas. Na razie żadnego wpisu do magazynu nie ma, ale na pewno jak się nam uda faktycznie osiągnąć jakiś poziom, jeszcze możemy takie poziomy podejrzeć. Tutaj jeżeli na przykład uncommon uwolniłem, no to powoli będzie ten wskaźnik się zapełnił. Póki co daleko nam do tego niestety. Trochę nam to pewnie zajmie, ale Verdant i Vibrant jak najbardziej także mogę pozbierać, bo mamy z ich sporo, choć przyznaję, myślałem, że będę miał więcej. Tutaj mamy na przykład Verdant, raz, dwa, trzy, więc pozbieramy, zobaczymy ile muszę tak naprawdę tych pszczółek powyciągać. Tutaj mamy jakieś błogosławione, więc może lepiej nie, więc wrzućmy sobie tutaj i kolejne będziemy uwalniać, one po prostu wrócą na łono natury i będą dalej same się rozmnażać. Dzięki temu nasza naprawdę populacja powinna się powiększyć. A póki co uwalniamy, jak widzicie, serduszka tylko nam lecą, pszczółki odlatują, a my, no cóż, cieszymy się właśnie z tego dobrego, że pszczółki zostały ocalone, ale jak widzicie, no definitywnie troszkę nam to zajmie. Dalsza zabawa w skrzyżowanie pewnie będzie jeszcze trwać, będziemy naprawdę mieć sporo do odkrywania, do testowania, ale żeby sobie uprzyjemnić i ułatwić, musimy wybrać się także na wyprawę i odkryć pozostałe biomy, żeby zdobyć właśnie te unikatowe pszczółki. Na pewno chcemy także ruszyć kolejne rzeczy, które tutaj mamy właśnie jakieś wyciąganie żywicy z drzew i tym podobnych. No i przede wszystkim chcielibyśmy zobaczyć, co jeszcze z miodu możemy pozyskać. A tego miodu już troszkę nam się tutaj w tych beczułkach zebrało, więc będzie na czym pracować. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj zrobiliśmy, podobało wam się, że zrozumieliście mniej więcej, o co chodzi w tym krzyżowaniu, wynajdowaniu nowych, tajemniczych czasami właśnie gatunków pszczół i dzięki temu będziemy mogli się jeszcze lepiej tutaj bawić. Natomiast za dziś wam ogromnie dziękuję, pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu, pozdrawiam was z Staniu. Na razie, hej!